Witam serdecznie wszystkich na kolejnym odcinku w systemie miłości, w zgodzie, porozumieniu, w dialogu. Dialogu lewicy z prawicą i prawicy z lewicą, chociaż rozdział jest, jednak trzeba rozmawiać, bo jesteśmy aniołami. Jedni są bardziej zapuszczeni, inni są mniej zapuszczeni. Jedni są w pierwszej klasie podstawówki, inni są jeszcze w powijakach, inni są po maturze, a jeszcze inni skończyli wszystkie uniwersytety, jakie tylko było możliwe. Takie właśnie uniwersytety skończy Ludwik, tam wam pokazuje. Ojciec Pio o nim powiedział. On mnie wprowadzał na rozmowę z ojcem Pio. Wiele osób wprowadził, nie tylko mnie. Wielu księży, zakonnice też wprowadzał. A był tylko braciszkiem zakonnych po 7 klasach i jedynie co robił, to gotował księżom, współbraciom, no a pod koniec życia to sprzątał, mył okna, bo już nie dał rady gotować, stać długo, to już mył, starał się. Ojciec mu pod koniec mówił, żeby już nie pracował, żeby już sobie dał spokój, ale on taki był, że roznosiło go do końca, działał, no ale dużo mi powiedział, dużo przekazał, on znał wiedzę o reinkarnacji, o tych wszystkich sprawach, co ja teraz mówię, więc on był już naprawdę wysoko, wysoko, już miał dar bilokacji. Raz go przyłapałem trochę na tym, no ale już to kiedyś opowiadałem. Witam was więc w takim systemie dobroci, gdzie wszyscy mogą się pogodzić i zrozumieć sens życia, cel życia, bo wszyscy muszą go zrozumieć wcześniej czy później, i po lewicy, i po prawicy. Ojciec mówił, że Bóg sprawi tak, aby wszyscy stanęli po prawicy kiedyś. Czyli wszyscy się zbawią, niezależnie od tego, kto kim był, kto jest, wszyscy się zbawią, ale świat poszedł w złym kierunku i jest toczony bój o materię, tak naprawdę. Bój o materię. Wszyscy walczą o te ogródki. Ogródki można kupować, każdy może sobie kupić, ale najpierw trzeba zapracować sobie, żeby sobie kupić ogródek, a nie komuś ukraść ten ogródek, jak robi Putin i robili inni władcy, jak właśnie w starożytności i później Francja, Anglia. To samo robili, kradli, podbijali, gwałcili. Więc to nie jest droga do nieba, tylko droga do piekła. Chociaż go nie ma, ale jako tako nie ma piekła. Jest tylko postęp, cywilizacje są. I się pakujemy w te cywilizacje, potem się ciężko z niej uwolnić, ponieważ one nam się podobają. Lubimy strzelać, bić się. To jest nasz raj. A jak sam dostaniesz po pysku, to już ci niezbyt za bardzo jest wygodnie. I płaczesz. A innych to byś dołował, ile się da. Tak nie można. Tak nie można żyć. Z takimi poglądami właśnie to najczęściej mają lewica. PO to tu namawia do bicia, do wychodzenia na ulicę, do wyrzucania pana Glapińskiego z banków i innych wszystkich. Powyrzucać. Telewizję chce zamknąć. No to tak, taki kierunek to jest prosto do piekła. To jest kierunek Unii Europejskiej, które właśnie też to chce zrobić. I Niemców, Rosji, innych też. Dlatego wewnętrzne rozwijanie się jest najważniejsze, bo z tego płynie to dobro, ta miłość. A nie z tego, co my słuchamy od youtuberów, co słuchamy, jakie komentarze kto daje, głupie oczywiście najczęściej. Ja nie mówię o tych dobrych komentarzach, pięknych, tylko o takich głupich, gdzie atakują. Bo znowu chcą jakiś ogródek czyjś zająć. Uważają siebie za lepszych, za słynniejszych, za mądrzejszych. No, okazuje się, że są w powijakach jeszcze. Nic nie rozumieją, tylko to, co się naczytali z książek fałszywych, nasłuchali się kanałów takich youtuberskich. Największe zło i największe kłamstwa to są teraz w internecie. Telewizja Polska mówi prawdę. Nie wszystko mówi oczywiście, bo to nie jest takie proste, ale dużo mówi. Już krytykuje Unię, Niemców, mówi tak jak jest. I ja też wiem, że tak jest po prostu. Doczekaliśmy się prawdziwej telewizji. I trzeba bronić właśnie
wspaniałego naszego premiera, prezydenta. W ogóle PiS-u trzeba bardzo bronić, bo PiS razem z Radio Maryja jeszcze broni wartości. Już nikt nie broni wartości. Tusk jest przeciw wartościom. Cała ta lewica, wszystkie te partie poboczne są przeciw wartościom. Oni chcą tylko władzy i pieniędzy. Tak jak mówił Michnik ostatnio na swoich taśmach. Władza i pieniądze ich tylko interesują. I taki właśnie jest. Taka jest opozycja. Totalna, czyli fatalna. Po co? Do czego to prowadzi? Do wojny. Do nienawiści. To nie jest droga wyzwolenia, droga zbawienia. Droga aniołów. Ta droga aniołów jest zła. Prawica też musi wiele zmienić. Kościół musi zmienić. Wszyscy muszą pozmieniać, bo musimy się sami odbudowywać te blaski, które straciliśmy poprzez różne życia na różnych planetach, czy na tej, może mogliśmy żyć setki razy już. Jak już mówiłem wam, ostatnie najdłuższe życie Sławka, to ojciec Pio mu mówił, Sławka Piwowarczyka, to było 800 lat żył. Już dawno, dawno temu, bo były cywilizacje tysiące, setki tysięcy lat temu, miliony lat temu były cywilizacje na Ziemi. Ale to wysadzili to wszystko w powietrze, że tak powiem. Zrobił się kurz, nawet artefaktów już nie ma. Poza tym ciężko znaleźć w skamielinach czy gdzieś, bo to wszystko jednak pracuje. Przez te miliony lat całe te rzeczy się, powierzchnia, skorupa ziemska się rusza, więc ten węgiel też się rusza, przemienia. Wszystko zostało po prostu zwęglone do tego stopnia i zmienione, że już nie ma nic, bardzo, bardzo mało. Praktycznie nie ma. To tak tysiące lat, setki to jeszcze milion, jeszcze gdzieś tam jakieś dinozaury, inne rzeczy gdzieś tam się spotykają, ale jeszcze dalej to już nie ma szans. Nie ma nic, a były. Więc wszyscy się zbawią, ojciec Pio mówił. Wszyscy staną po prawicy Boga, czyli tak mówiąc językiem biblijnym, bo to jest język biblijny, to nie chodzi o prawo, lewo, tylko to jest taka metafora duchowa po to, żeby się określić, że dobro jest po prawicy, a zło jest na ogół po lewicy. No to tak, no to trzymajmy się już tego. Ale tak naprawdę człowiek się uczy, raz jest dobry, raz jest zły, sam w sobie, dopóki nie osiągnie tego wewnętrznego oświecenia, oczyszczenia, to wtedy już jest innym człowiekiem i dla niego nie ma już ważnego, czy to jest ktoś jest z prawicy, czy z lewicy, czy skądkolwiek. No ale skoro jest wojna, ktoś źle czyni, to trzeba to powiedzieć. Trzeba to mówić, o co chodzi. To wszystko ten imperializm, ten egoizm ludzki wynika właśnie z serca, z zarysowanej duszy, ojciec mówił. I ta walka o te ogródki, o te działki, to jest właśnie o te państwo, o granice, o przesuwanie granic działami, bo to się nie da inaczej, mieczem i działem. Tylko można przesunąć granice, bo nikt sobie nie pozwoli tak. Więc to jest wszystko złe. System miłości stara się, ja wam mówię, o innym podejściu do życia, do wielkiej tolerancji i zrozumienia wszystkich. I nie czepiania się mądrości, bo jest dobra, trzeba się czepiać złego, które w was siedzi niektórych jeszcze. Złego, po prostu się czepiajcie samych siebie, a nie kogoś. Bo macie belkę w oku, a widzicie źdźbło u kogoś innego w oku. Sami macie taką belkę, że nic nie widzicie. Taki egoizm w niektórych jest. Więc trzeba to inaczej spojrzeć. Ale dopiero spojrzymy wtedy, kiedy się rozwijamy wewnętrznie, kiedy jesteśmy pokorni i staramy się być poprawnymi. Starajmy się, ojciec mówi, nic nie obiecuj, staraj się. I wam tego też życzę i tak was uczę. Starajcie się tylko, bo i tak nie dotrzymacie słowa, bo zawsze coś nie wyjdzie. Okoliczności się zmienią. Wszystko się może zmienić w pewnym momencie. Nie wytrzymacie nerwowo i się uniesiecie. Ale to nic, to nie jest ważne. Ważne, żeby się podnieść i iść dalej. Nie obiecywać nikomu nic na stałe, bo nie dotrzymujemy słowa. Widzicie, w małżeństwach sobie obiecują aż do śmierci, a tu już nie minie pół roku, rok, już się rozchodzą. I idzie ta śmierć. Musieliby zaraz umrzeć chyba.
razem to może by dotrzymali słowa. Ale się nie da. Młodzi są, to jeszcze pożyją trochę. Niebo jest innym wymiarem, piękniejszym, ale jak już powtarzam, ojciec powiedział, że na ziemi jest coś z nieba. Jest, czyli mamy miłość, mamy uczucia, mamy piękną przyrodę, która trzeba spojrzeć z lotu ptaka inaczej na to wszystko, bo zamiary wyjścia z nieba, jakie były, były dobre, bo chcieliśmy stworzyć piękny, wspaniały świat. Stworzyliśmy świat orwellowski, niestety. Teraz się wychodzi na jaw, jaki to żeśmy sobie świat stworzyli. Bardzo zły świat i nie warto w nim żyć za długo, bo się tylko męczymy. Tam jest życie oryginalne po drugiej stronie, w wieczności. I tacy wielcy mistycy jak Jezus, czy Budda, czy Krishna i inni, wszyscy robili tę samą rzecz, co robił Jezus. Teraz te 2000 akurat, ale przecież były miliony lat temu cywilizacje, tysiące i też się zbawiali. Byli tacy Jezusi jak ten, podobni, takie dusze, synowie światłości to byli. I właśnie Biblia też mówi, że święty Paweł mówi, że całe stworzenie jęczy i wzdycha w bólach rodzenia, oczekując synów światłości. Właśnie taki, żeby pomogli się zbawić. Zbawiamy się sami, nikt nas nie zbawi. Jezus otworzył wiedzę, ja wam też otwieram wiedzę. Wielu wam innych takich są, wspaniali ludzie, którzy otwierają wam wiedzę na miłość, na niebo. To też ich trzeba słuchać, ale nie tych takich ezoteryków, czy jakichś tam zafiksowanych kapłanów hermetycznych, którzy się już nie bardzo nadają do nauczania prawdy, bo nie znają jej. Po prostu są już tak zatwardziali, że nie potrafią zmienić. Teraz wam to pomódlmy się najpierw o te wszystkie zmiany na ziemi, aby przywódcy zrozumieli, że są aniołami, mają prowadzić naród do nieba, a nie do wojen i zagarniania czyichś mieszkań. To jakby ci ktoś tu wszedł do twojego mieszkania i zabrał ci, no nie wiem, łóżko ci zabrał, meble ci pozabierał, garnki z kuchni, no jakbyś się czuł. I ten Putin właśnie to robi. I taka jest polityka i geopolityka ogólna, że zabieramy sobie, konkurując, zabieramy sobie często właśnie te ważne rzeczy, które są potrzebne do życia nam. No, tak nie powinno być, jak robią. Teraz się dzieje na świecie, że jest zamęt w Europie, bo to o to chodzi Niemcom i Rosji, żeby był zamęt w świecie, żeby Niemcy rządziły Europą, a potem znowu się dogadają z Ruskimi i będzie hulaj duszo, piekła nie ma, a my będziemy ganiani po ulicach, po dziurach. Do tego chcą doprowadzić Niemcy i Rosja. Mamy wspaniały rząd, mamy wspaniałego premiera, wspaniałego prezydenta. Trzymajmy się ich, bo naprawdę i dobrze wiemy, że są wspaniali. Krytyka jest teraz totalna, fatalna, egoistyczna, imperialistyczna ze strony opozycji i ludzi nieoświeconych. Kupionych najczęściej, tak jak byli kupieni wszyscy ekolodzy, kupieni przez Niemców i Rosję głównie. Po to, żeby blokować wszystko, to CO2, żeby były podatki ogromne, kary, a żeby tylko szedł gaz z Rosji i żeby Putin mógł się zbroić i zawładnąć Europą. No to o to przecież chodziło, bo z Ameryką to nie wygra nigdy. Dwie wojny przegrali Niemcy z Amerykanami, bo jakby nie Ameryka, to by przecież mogli nawet i wygrać, no ale trudno. Te rządy, ta geopolityka jest zła i cały czas wam o tym mówię. To módlmy się. Święty Michale Archaniele, przyjdź ze swojej niebiańskiej wojskiem i uchroń nas przed demonem zła, który jak Bóg jest dobry, mocny i w miłości nieskończony. Teraz wam chciałem ogłoszenie parafialne jeszcze przekazać, bo właśnie Maciej prosił mnie, bo będzie miał spotkanie. Napisał wspaniałą książkę, był raperem i opis, jak dochodził do prawdy, do wyzwolenia swojej. Tu jest nawet logo systemu miłości, jak widzicie. Jest tu też o mnie również, napisał o systemie miłości troszkę. Także warto sobie kupić tą książkę, bo naprawdę jest pouczająca. I właśnie będzie miał spotkanie autorskie. To wam przeczytam to, co mi podesłał Maciek Balcewicz.
Witam wszystkich sympatyków uniwersalnej miłości. Marzysz zaplanowany urlop? Szukasz wymarzonego miejsca do odpoczynku, relaksu? Lubisz się wyciszyć albo spędzać aktywnie czas, łącząc przyjemność z pożytecznym? Kochasz sztukę i kulturę, malarstwo, muzykę, teatr, rzeźbę czy literaturę wysokich lotów? Śmiało mogę polecić Tobie położone wśród leśnych terenów nad jeziorem Trzesiecko, moje rodzinne miasto Szczecinek, gdzie znajdziesz wszystkie te walory zarówno dla dzieci, jak i dorosłych. W dniach 28-31 lipca, czyli teraz już, jutro i do 31, organizowany jest już 9 Art Picnic Festival. Zostałem zaproszony na tę imprezę, by spotkać się w miłym gronie i opowiedzieć o książce, którą napisałem dla Was. Jej tytuł brzmi Nina, tego w szkole ci nie powiedzą. Część pierwsza to jest. Spotkanie autorskie odbędzie się 30 lipca w sobotę o godzinie 12:30 w sali CK Zamek. Do zobaczenia. Pozdrawiam. Maciej Balcewicz. Więcej szczegółów na moim Facebooku. Maciej Balcewicz. Pamiętajcie, spotkanie 30 lipca w sobotę o godzinie 12:30. No to jak już poleciałem z tymi ogłoszeniami, to jeszcze jedno. Jest systemowcy, chcą się spotkać z kolei 13-14 sierpnia. Zapraszamy sympatyków z SM i nie tylko na spotkanie 13-14 sierpnia 2022 roku. Na dwudniowy piknik z możliwością noclegu za symboliczną złotówkę. Początek imprezy około godziny 15, a zakończony następnego dnia o 18 lub do ostatniego uczestnika. Zaprasza Leszek do siebie. Adres: Skierniewice, ulica Zwierzyniecka 10A. Zapraszamy na niezapomniane wrażenia i niecodzienne spotkania w ramach poznawania siebie i rozszerzania naszego postrzegania świata. To systemowcy organizują, więc sobie tam też możecie, kto ma gdzie bliżej, się spotykać. To tyle z tych ogłoszeń. A teraz Wam przeczytam, tu macie Faustynkę, pamiętajcie. Rozmawiałem też z nią i mówiła o Iskrze z Polski, więc wszystko idzie tak, jak ma iść, w czasie i przestrzeni. Wiele osób jest już wysłanych na tą planetę, do Polski, żeby mogli korespondować z tą iskrą z nieba, która rozszerzy ogniska w Polsce i za granicę. Będziemy jeszcze innym pomagać. Ojciec Pio mówił, że właśnie PiS teraz wyrównuje pagórki już od wielu lat. Pagórki za doliny zakopuje i jedzie jako walec, PiS jest traktowany. A potem będzie już kładziony asfalt i pojedziemy autostradą. Tak będzie. I będziemy innym jeszcze pomagać w trudnych sytuacjach. Już pomagamy. Ukrainie już bardzo, bardzo pomagamy. Są nam wdzięczni, a my dziękujemy, że możemy pomagać. Jeden burzy, rozwala, imperialista, ogródki zabiera, komuś do mieszkań się wdziera, kradnie, a my dziękujemy, że możemy pomagać. No piękne to jest, tylko nie piękne z tamtej strony. Komuna to tak właśnie jest, imperializm komunistyczny tak ma. Tak samo jest i w Korei Północnej, przecież to jest komunizm do potęgi. W Chinach też jest komunizm, troszeczkę już tam ulżyli, ale jest ten wolny rynek, troszeczkę go tam dali. No ale ojciec Pio mi kiedyś, pamiętacie, mówił, że od Rosji dopiero się uwolnimy tak naprawdę wtedy, kiedy Chińczycy zagrożą Chinom z tyłu. No jeszcze nie zagrozili, na razie się dogadują, jak się okazuje. No przyjdzie taki moment, pewnie się wkurzą na coś. I będzie inny porządek świata w systemie miłości, bo trzeba będzie głosić, już głosimy, wy głosicie, ja głoszę. Taki system przykazania Jezusa, tak naprawdę Buddy,
i innych wspaniałych ludzi, którzy mówią te same rzeczy. Warto takich ludzi też słuchać, jak mówią mądrze. Konfucjusz na przykład piękne rzeczy też mówił. Czytajcie Konfucjusza. On, to nie jest religia, tylko raczej takie pouczenia do życia, taka filozofia życia. Konfucjusz jest świetny po prostu. Dobra, prawie jak Jezus. Maciek, inny Maciek, ten co jeździł na rozmowy z ojcem Pio, to wam przeczytam króciutki wiersz, na tym zakończymy. Rak anioła, taki tytuł tego wiersza. Rakiem upadłych aniołów jest poczucie niższości, postrzeganie w drugim aniele rywala, konkurenta, do zaszczytów, do władzy, do wyników, do pieniędzy. Rak powodujący raka ich ciał. Wielu życia zabraknie, by po trupach dojść do celu. Rewolucja duchowa, nie przystawać z ludźmi chorymi na raka. Wciągną cię w wojnę. Strzepnij proch, nie patrz na nich, oddawaj aniołom w niebie i nie zwracaj na to, że ci będą mówili, iż sam jesteś egoistą, bo się alienujesz. Ojcowie pustyni, wśród dzikiego zwierza i dzikiego człowieka, spotkanie z Bogiem czystym może być tylko daleko od świata, na skale, na głębinach, w lesie, tam adorujesz, to wystarczy. Żadnych słów, żadnych myśli, ty bez ciała i mózgu i tato z mamą w tej samej przestrzeni, w innych wymiarach. Daleko od świata. To nie o to, że idziesz do lasu, nad jeziorko czy nad staw, to nie o to chodzi tylko, chociaż też dla ciała to może tak być. Daleko od świata, czyli rozwój wewnętrzny. Jeśli jesteś rozwinięty wewnętrznie, to świat na ciebie nie będzie oddziaływał. Będziesz się zawsze uśmiechał. Zresztą ojciec mówił, pamiętacie, powiedział, nawet gdyby bomby biły obok ciebie, ty się uśmiechaj. Więc tego też wam życzę, uśmiechajcie się. Nawet gdyby biły bomby, bo niebo opiekuje się. No widzicie, tu jest prawo reinkarnacji, karmy jeszcze wchodzi. Więc ci, którzy są wewnętrznie już tak bardziej czyści, niebo, sam zakładasz wokół siebie taką bańkę, która cię chroni. Jeszcze ci niebo pomaga. Święty Michał Archanioł ze swoim wojskiem i inni pomagają ci. Dlatego możemy się uśmiechać, nawet gdyby bomby biły. Więc uśmiechajmy się i wierzmy, ufajmy, bądźmy czyści, bądźmy tolerancyjni, kochajmy wszystkich jednakowo i przebaczajmy wszystkim jednakowo. I lewicy, i prawicy. Aby kiedyś się jakoś wznieśli wewnętrznie jedni i drudzy i spojrzeli na rzeczywistość materialną i duchową. To by było piękne, połączyć wszystkich w jeden cel, bo na razie to jest katastrofa. Jest walka polityczna, ta partyjna, nic gorszego niż partie. Partie powinny być zlikwidowane, wybory jakieś powszechne i jakiś władca i tam i tak dalej, i tak dalej. To już tam się, już się to wszystko jakoś stworzy. Najważniejszym twoim władzą, twoim premierem, twoim kanclerzem, królem, czy kimkolwiek jest twój duch, twoja dusza. Jeśli ją oczyścisz, to jesteś szefem nad szefy. Nad tobą jest tylko Bóg. Szefem siebie musisz być, ale czystym szefem, dobrym. I wtedy jesteś dobry dla innych, nie jesteś egoistą, nie myślisz o miłości własnej, tylko czystą miłość dajesz innym. To tyle na dzisiaj. Trzymajcie się w systemie miłości i Faustyna, która przepowiedziała iskrę z Polski i ona się ujawnia w wiedzy, przede wszystkim w wiedzy. Najważniejsze jest wiedza, bo ona edukuje i rozwala wszystkie wojska. Wiedza o miłości, o dobroci, o przebaczeniu. Ona rozwala wszystkie struktury sztywne, prawa, które są suche i niepotrzebne. Ona rewolucjonizuje wszystkie urzędy, cały urząd sprawiedliwości, wszystkich sędziów, rewolucjonizuje od wewnątrz, cały układ sędziowski też. Wszystko się zmienia. Jeśli tutaj jest
podstawą miłość i sumienie, i uczciwość przede wszystkim, i wyrozumienie, i dobroć dla innych, nawet dla tych najgorszych, dla wszystkich usprawiedliwienie. Wtedy dopiero będzie jedność, bo na razie wszyscy walczą, ale ja też mówię ostro, ponieważ ta walka też musi się jakoś zakończyć. Zakończyć się musi przegraną jednej strony, oby to była przegrana lewica i całe to PO. Bo idą w złym kierunku, no nie będziemy ich naśladować, skoro oni idą w złym kierunku. Trzeba iść naśladować tych, którzy idą w dobrym kierunku. A PiS, Radio Maryja, która będzie też musiała dużo zmienić, reinkarnację przyjmie Kościół i te inne sprawy, doktryny, ale to dopiero później, teraz to jeszcze nie. Na razie trzeba mówić i w tym kierunku trzeba iść. Bronić Kościoła, a nie niszczyć Kościół. Tak jak chce Timmermans, Michnik i inni w Polsce. I cała Unia Europejska się wyrzekła Boga, wyrzeka się kościołów, chociaż im się tylko podobają budynki. Te we Francji kościoły ładne. Przecież byłem, mam rodzinę we Francji, więc byłem we Francji, wiem, oglądałem kościoły piękne. Ale oni tylko to widzą, architekturę, nic więcej. Tam duchowości zero. Dobra, to wiecie, o jaki kościół chodzi. Czy nie wiecie, że jesteście świątynią? Cały czas tylko o to chodzi. My mamy być tym kościołem wewnętrznym. Trzymajcie się i do następnego. Pa, pa.